Witajcie, cześć, Mateusz z tej strony, witam was w kolejnym odcinku Nieporadnika, gdzie gramy sobie w Hearthstone'a. I w dniu dzisiejszym przygotowałem dla was talię taką specjalną, można powiedzieć, w pewnym sensie. Bo będzie to tania talia, po prostu po taniości, tanie żywioły, tak sobie to nazwałem. Talia szamana bazująca na żywiołakach, która w dodatku ma właściwie tylko jedną rzadką kartę. Jest to Sługa Kalimosa, oczywiście dwie sztuki. Więc to jest najdroższa karta, która się znajduje w tej talii, jeśli chodzi o pył. Bo jedna R-ka to jest stuwa? To jest stuwa. Jedna biała karta, czyli zwykła karta, to 40 sztuk pyłu. Więc co mamy? Mamy błyskawice, razy dwa. Mamy lodowy odłamek, razy dwa. Mamy świetlika, razy dwa. Bo żywiołaki. Mamy totem, który nas nic nie kosztuje, bo to się zdobywa po prostu za odblokowanie poziomu. A jest całkiem potężny. Mamy jednego wybuchowego żywiołaka również, tak dla... w sumie trochę zamieszania trochę na polu bitwy. Bardzo fajny gościu z prowokacją, polecam. Strażnik gorącego źródła, trochę leczonka. Wulkaniczny żywiołak, bardzo fajna karta. Zły urok, bardzo dobra karta, którą dostajecie po prostu za odblokowanie poziomów wyższych szamanem. Beztwarzowy płomień, bo jest po prostu dużym bydlęciem. Bryzgająca fala i nefrytowa błyskawica to są dwa zaklęcia, które zadają obrażenia. W tym wypadku nawet jeszcze też obrażenia w twarz bezpośrednio, co jest dosyć dobrym finisherem. I są to komony. Rządza krwi, jak będziemy mieć dużo stronników, żeby coś z tego zrobić. I dwa razy żywiołak ognia też, który nas nic nie kosztuje. Więc policzmy koszt kart. To jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... 20 kart za 40 sztuk pyłu, to jest 800 pyłu. No tysiaka to kosztuje. Bo jest ten Sługa Kalimosa, który kosztuje 100 za sztukę, a mam dwie sztuki. A więc 800 sztuk pyłu wydacie za same karty komony, chyba że je macie. A 200 pyłu wydacie na pozostałe karty. No i zobaczmy, jak ta talia sobie radzi w takim razie w trybie rankingowym. Tanie żywioły, 17 poziom rankingowy. Oczywiście nie mam żadnych legend w tej talii, ale mogę dostać legendę dzięki Słudze Kalimosa, bo on odkrywa żywiołaka i ten żywiołak może być legendą. Więc oczywiście opłaca się go zagrywać. Pytanie, czy gramy z Majew, która jest specjalistką od tego, czego nie lubimy. Sługę Kalimosa sobie zostawię i Ognisty Totem też sobie zostawię. Mam dwa pierwszoturowe dropy. Niczego sobie, myślę. Mogę nawet przyraszować, jakbym bardzo chciał. Gdzie quest? No i to jest problem niestety, bo się zaczną pojawiać i nawet jak zamienię chłopków roztropków w żabę, to i tak będą 5-5. To jest niestety sprawdzone info. Mam nadzieję, że podoba ci się mój wynalazek. I co Fantus? Już się zaczyna. Dobra, ja go muszę po prostu szybko zabić. Nie mam innego wyjścia. Więc trochę teraz kart wyrzucę, ale przynajmniej zadam mu sensowny punkt obrażeń. Gorzej, jeśli będzie miał wachlarz ostrzy. To jest jedyna rzecz, która mnie troszkę tutaj... troszkę się jej boję. Ale mimo wszystko spróbujemy. Lud ci w oko. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Jak ma wachlarz ostrzy, to mnie troszkę tutaj pozamiata. A jeśli nie, no to zadaję 8 punktów obrażeń. Jestem całkiem szczęśliwy. Oczywiście, teraz wybuchowego żywiołaka zachowam dla aktywacji Sługi Kalimosa. Prawdopodobnie, więc w czwartej turze go zagram. Nie ma. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, bo mamy szansę wywołać naprawdę dużą presję na przeciwniku. Bez różnicy na kim. Tak czy tak źle i tak czy tak niedobrze. I jakbym miał zdradę, to by było niedobrze. Ale jestem w stanie go chyba wykończyć. Zanim cokolwiek mój przeciwnik zdoła zrobić. Bo tu mam kolejną dychę. Więc nawet jak rzuci tego questa, a ma się ku temu, to ja mu teraz dyszkę dodaję, trzymam jeszcze tutaj w rezerwie punkt obrażeń. Jestem w stanie go zraszować po prostu.
Świetnie. Nawet zagram tego gościa. Po prostu idę na całość. Wrzucam co się da. Jakby chciał nawet zagrać tego questa, to nic mu to nie daje, bo on po prostu ginie w następnej turze. Potrzebowałby wachlarz ostrzy, ale go nie ma. Więc po prostu nie jest się w stanie obronić przed naporem stronników, który ja tutaj przygotowałem. Błąd jego polegał na tym, że nie był w stanie zniszczyć tych żywiołaków małych. Nic to nie daje. Nadal nic to nie daje. No może. 4. Potrzebowałem totem. O, okej. Już nic nie potrzebuję. Mogę zobaczyć, a nuż dostanę ten totem. Nie dostałem, ale to nie szkodzi, bo po prostu dostałem pierwszorzędnego top decka. Także mimo tego, że przeciwnikowi się udało w piątej turze, bardzo szybko nam bym powiedział, zagrać tego questa, no to i tak nie był w stanie tutaj sobie poradzić z naporem żywiołaków. Próbujemy drugą grę, no co tu dużo gadać. Póki co jestem optymistycznie nastawiony do tego wszystkiego. Całkiem myślę, że sobie to ładnie poradziło. Okej. Okay. Inna talia, inne tempo być może, zobaczymy zaraz. Ta błyskawica nie jest najgorsza w pierwszej dłoni. Zostawię te dwie karty, tego żywiołaka tylko wymienię. Na trochę lepszego żywiołaka chyba, na Huntera. Bo jest gościem z prowokacją. To co jest istotne, to w tej talii jest, są też cztery karty leczące. Jest ten jeden żywiołak, który leczy 3 punkty zdrowia. I są te dwa pociski zadające 4 punkty obrażeń i leczące 3 punkty obrażeń bohaterowi. I to jest dosyć istotne. Bo przy taliach raszowych jesteśmy w stanie troszkę uciec od tej granicy śmierci. Tak przynajmniej mi się wydaje. Zobaczmy, jak sobie z pełzającym smole poradzisz. Buuuu. Bardzo nieładnie. Bardzo brzydko, panie, teraz tu zrobiłeś, ale ja mam na to odpowiedź. Beztwarzowy płomieniec. No i się zaczynają robić schody, bo to jest duży stronnik po prostu. I zagrałem go w czwartej turze od razu. Od razu stanowi zagrożenie. Adaptacja nic nie pomoże. Raczej, chyba że trucizna. Nie, boska tarcza. I kotki. Nie mam żadnej masówki, to jest mój drobny mankament. A gość mi tu ewidentnie teraz chce zmasakrować liczbą stronników. Tak mi się wydaje. Jakbym miał żabkę, to by było fajnie, ale nie mam żabki. Zróbmy w ten sposób. Tak, żeby sobie tą hienę troszkę odblokować do ataku żywiołakiem ognia bądź nefrytową błyskawicą. Bo myślę, że będzie chciał zniszczyć mojego beztwarzowego płomieńca. Tak bym zakładał przynajmniej. Musi zniszczyć dwóch swoich stronników, żeby coś tu ciekawego wyszło. Pytanie, czy do tego doprowadzi? Nie! Wow. Dziwna decyzja, moim zdaniem. Ja bym się skupił na czyszczeniu planszy. Ale to jego decyzja. Nie mnie wnikać. Zobaczymy, czy jestem w stanie się utrzymać przy życiu. 14 punktów zdrowia, 6 teraz zadaję i 2. No może to błąd, może mi brakuje teraz trochę tego leczenia. Jest i druga hiena, okej. To bolało. Teraz będzie czyścił. Nie? Wow.
Bold statement. Być może słuszny w sumie, bo praktycznie jestem, no, w odwrocie. Nie jestem chyba w stanie wyczyścić całości. Jeszcze mi tą dwójkę zada. Musiałbym dostać jakieś leczenie. O wilku mowa. Poleczmy się trochę. Zniszczmy tego gościa. Zniszczmy tego gościa. Zniszczmy tego gościa. Trochę zaryzykuję i dogram stronnika jeszcze, a nawet dwóch. Liczę na totem z prowokacją, nie dostałem totemu z prowokacją, szkoda. Ale tu muszę zniszczyć jeszcze jednego gościa i dograć jeszcze jednego stronnika. No i pytanie, czy ma rozkaz śmierci, rozkaz zabicia, czy nie? Bo jeśli ma, to mnie zabił. Ma. Okej. Okay. No tu się raz z Rushem spotkał i niestety przeciwnik wygrał walkę na prędkość. Być może gdybym szybciej się pozbył tej hieny, to bym trochę lepiej sobie poradził. Ciężko powiedzieć tak naprawdę. Ale to zdecydowanie to było po prostu kto pierwszy, ten lepszy do bazy. Tak bywa. Zagramy trzecią grę. Zobaczymy, czy się utrzymamy, czy zostaniemy przy statusie 2-1. Zawsze coś, że tak powiem. Mówmy się szczerze, że talia sama w sobie, no, tak jak powiedziałem, jest tanią talią. Nie ma tam zbyt dużo sztuczek, ale te sztuczki, które są, umożliwiają w miarę kontrolowanie gry. Mówię tutaj o żabce, mówię tutaj o tych żywiołakach, które zadają obrażenia. To jest całkiem fajny. Myślę, że sobie to możemy zostawić na Jane. Spodziewam się troszkę dłuższej gry niż te poprzednie dwie. W pierwszej grze to ja przyspieszałem, jak najszybciej się dało, chciałem po prostu ubić tego łotra. W drugiej grze był równy w miarę wyścig z łowcą, a z Jane'ą będziemy się naginać. Magicznie naginać, okej. Okay. Zaczął... Co najmniej intrygująco. Myślę, że pójdę beztwarzowym płomieńcem. Zobaczę, co się stanie. Czy słyszysz jego zew? Katun! Słuchaj uważnie! Okej. Okay. Intrygujące, bym powiedział. Zobaczmy, co ty na to, mój przyjacielu. Idę w coś potężnego w miarę. Owieczka. Łowiecka, panocku. Słuchaj uważnie. No trochę sobie niestety porośnie. Katun. O, mam żabkę na katuna idealnie. Jestem niestabilny. Zagrałem żywiołaka, więc w następnej turze sługa Kalimosa będzie aktywowany. O to chodzi. Oczywiście. Mam z drugiej strony jeszcze dwóch innych żywiołaków, więc w razie czego jak nie zagram tego sługi Kalimosa, to zagram go w innym momencie. Okej. Okay. Zawsze jedno lustrzane odbicie mniej. Czy słyszysz jego zew? Troszkę sobie ten katun porośnie. Słuchaj uważnie. Niestety nic nie mogę na to poradzić. Idziemy sługą Kalimosa. I zobaczmy. No akurat się nie trafił żadna R-ka. Myślę, że to jest najlepsza opcja, którą mogę wybrać. To jest słabe, nie lubię tej karty. To jest R-ka, ale jest słaba. To jest fajne, bo jest duże, ale to zamrażanie tak mi się nie podoba. Wolę to. Jestem w stanie trochę tu poprzyzywać tych żywiołaczków małych z prowokacją. I mi się to może nawet przydać. Kula ognia, proszę państwa. To jest problematyczne, to dostaję teraz 6 punktów obrażeń. Tak prosto w twarz. Więc może czas zagrać tych dwóch panów. Słucham! Niestety słucham. Zobaczmy, czy jestem w stanie coś tutaj odeprzeć, jeśli chodzi o ataki. Nie do końca mam jakby zadowalającą liczbę opcji. Bo jak... Magia cię nie
To intrygujące. Jak się Katun zbije do poziomu wystarczającego, że tak powiem, no to będę miał kłopot. To jest też kłopot. Słuchaj uważnie! Słuchaj uważnie! Myślę, że muszę zabić tego gościa wbrew pozorom, ale jeszcze tego nie wiem. O, może zabiję w obydwu? Fale płomieni, a jeśli gościu ma, no to trochę przegrałem. Bo się trochę poskładam. Jeśli nie ma, no to jestem w miarę po dobrej stronie słońca. Portal Krainy Ognia. Okej, ale jestem w stanie jednego gościa od katunów wyeliminować. Jakbym bardzo chciał, to jestem w stanie wszystkich wyeliminować. Bo mógłbym dać plus 3 do ataku i wszystkich bym zabił. Może tak zrobię. Katun ma ile teraz? 15, to jeszcze mnie nie zabije zupełnie. Zróbmy tak. Okej. Niezależnie od tego, kto kogo atakuje, i tak wszyscy by zginęli. Wyczyściłem sobie stół, zasadniczo. Moja jedyna nadzieja to to, że gościu po zagraniu Katuna nie będzie miał follow-upa. Nie jest lekko, jak mawiają. Łomatko. Za dużo ciał. Mogę nie być w stanie tego przetrzymać. Czy jesteś moim panem? Jeszcze gdzieś ten Katun się tam czai, można powiedzieć. Au. Poczarujmy! To, co mnie cieszy, to to, że zarówno przeciwnik, jak i ja się wyprzytykujemy z kart. To troszkę ułatwia, wbrew pozorom. A też nawet jak gościu dobierze tego Katuna, no to ja go zżabię, a nie ma gościu kuli ognia na ręce i to trochę mnie też cieszy w tym sensie. Oczywiście sam Katun mnie nie cieszy, ale co na to mogę poradzić? 19. Za chwilę dojdziemy do poziomu, gdzie po prostu mnie zabija. Nie wiem, czy nie powinienem po prostu zużyć tej żaby w tym momencie. No gościu Katuna nie ma. Ja mam za chwilę dosyć ten, jak mi zada te 4 punkty obrażeń, to może być dosyć uciążliwe. Liczę na to, że gdzieś ten Katun jest na dole talii. Troszkę. Ja chcę! Przeurocza była kocząca księga. Twa magia cię nie uda. Okej, spoko, to mi nie przeszkadza. Do końca. Bardziej się martwi Katuna, naprawdę. Trzeba jak najwięcej ciał wystawić na polu bitwy, żeby ten Katun po prostu jak najbardziej się rozrzucił po stronnikach, a nie na mnie. Co nie oznacza, że jestem w dobrej sytuacji, jeśli ktoś się zagra Katuna, bo nie mam żabki. Kiedyś będę taka jak ty. Więc jedyne, co mnie ratuje, to to, że jeszcze go nie ma. O! To bolało. Bardzo bolało. Bardzo bolało. Może też akurat dostał to z bełkoczącej księgi, no. Proszę was.
Katun, koniec? To intrygujące w sumie. Mój sen się kończy. Trochę gościu przyfarcił, no. Nie powiecie mi, że nie, że bełkocząca księga, która się zamienia w falę płomieni, to nie jest fart. Zagrajmy jeszcze raz, bo czuję niesmak po tym zakończeniu. A wydaje mi się, że Talia jest, pomimo że jest tanią, Talią jest w miarę na tyle skuteczna, że jest się w stanie przebić przez pewne rzeczy. Moim zdaniem gościu miał farta. Fakt faktem, że ani razu bryzgającej fali wcześniej nie ujrzałem. Taka ciekawostka przyrodnicza, więc być może zostawię to wszystko? Zostawmy to wszystko, zobaczmy, czy to będzie znowu Katun Mag czy coś innego. To może być wszystko tak naprawdę. To jest mag, który zabija golemami. Cudownie. Tak, noszę po zagraniu questa. Tylko ja robię śmieszne talie, które mają questy. Przepraszam. Późna godzina. Prawie północ. No, było to bardzo skomplikowane. Wymagało to naprawdę dużego skupienia i, prawda, zastanawiania się, czy zagrać na pewno to zaklęcie, czy nie. O, ludy. Ludy nieziemskie. Jak gracie w Hearthstone'a i naprawdę nie ma powodu, żeby się długo zastanawiać, to zagrajcie szybko. Żeby oszczędzić sobie i przeciwnikowi czasu marnowania. Zobaczmy, ponownie będziemy szli w tempo. Jestem niestabilny! Co na to mój przeciwnik? Nadchodzi kres! Jestem w stanie to zabić, na szczęście. Żaba? Bo w sumie to się nie spodziewam zbyt dużej liczby problemów od przeciwnika. Okej. Bałem się, że to będzie coś gorszego. Przyznam się szczerze. Dostał jedną żabkę. No to jest w sumie słabe, bo sobie zamieni bez twarzowca w żabkę. No ale trudno. Nic na to nie poradzę. To był błąd. Ja mam kupę żab. Znowu ten sam sekret, czy to będzie teraz coś gorszego? No to jest pytanie. Przez gorszego mam myśleć klonowanie, ale to nie było klonowanie. To dobrze. Jeszcze matrę do zagrania zaklęć, więc w miarę jestem spokojny o to. Pytanie, czy jestem w stanie w miarę skutecznie się do żądzy krwi dobrać. W tej chwili tu jest 12 punktów obrażeń. 12 plus 7 to jest 19. W miarę dobrze. Ale jeszcze bym chciał coś dostać. No, jakieś zamrażanko będzie. Wykrakane zamrażanko. Najgorsze jest to, że on może mieć po prostu falę płomieni. Bym się naprawdę nie zdziwił, gdyby to miał. Bo to tego typu talia może mieć.
po prostu może mieć. I całe moje... Okej, okay, szarżowanie na nic. Na razie nie ma. Ja mam, będę miał 15-19 punktów obrażeń. To jest nie najgorsze. Myślę, że jestem w stanie tą żądzę krwi użyć. A jakby sobie gościu ją skopiował, to naprawdę nie mam nic przeciwko. Co tu robić? Leczenia moim zdaniem nie będzie w tej talii u przeciwnika. Chyba, że ukradnie je ode mnie przez bryzgającą falę. Co jest prawdopodobne oczywiście. Okej. Okay. Okej. Świetnie. O to chodziło. Koniec? Oto siła żądzy krwi. No dobrze, moi drodzy, zagrałem 4 gry. Suma summarum wyszło 2-2. Jedna przegrana gra to był wyścig po prostu na to, kto pierwszy. Druga gra trochę był fuks, ale trochę w Hearthstone też jest tak, że trzeba mieć też odrobinę szczęścia, żeby a nuż z bełkoczącej księgi dostać tą kartę, która jest nam potrzebna. Czy z tego glifu magicznego. Taki urok tej gry, więc myślę, że jako podsumowanie mogę powiedzieć, że talia jak na swój koszt jest w miarę efektowna i efektywna. Zarówno efektowna, jak i efektywna, bo efektowność można uzyskać poprzez tego sługę Kalimosa, który nagle wam dostarczy jakąś fajną, legendarną kartę, jakiegoś fajnego żywiołaka, na przykład Ozruka, czy Pyrosa nawet. Może mniej skutecznego niż Ozruk, ale jednak też fajny stronnik, także... Myślę, że ma to sens. Jest jeszcze taki fajny żywiołak, on jest epikiem niestety, dlatego się w tej talii nie znalazł, który kosztuje chyba 6 many i zadaje 6 punktów obrażeń. Pogorzelec, czy to jakoś tak? Pogo wpiszę. Żelec. Zróbmy żywiołak po prostu. To wam go pokażę, bo wiem, że na pewno go mam. Pożogowiec. No to dlatego. Bo pogorzelec się pisze przez RZ, ale to jest pożogowiec. A pożoga jest przez Z z kropką. W każdym razie, to jest właśnie fajny żywioła, który zadaje 5 punktów obrażeń. Tak dodatkowo, kosztuje 7, jest 6-6. Duża bestia. Jak się odkryje tego żywiołaka ze sługi Kalimosa, to też jest wcale nie najgorzej. Można by myśleć jeszcze tutaj o burzawicy, być może. Aczkolwiek ja nie mam do niego przekonania, bo to jest 4-8, nie jest taki dobry. Mimo, że ma furię wichru. Można by pomyśleć o nim plus stronnik, który zamienia zdrowie z punktami ataku. Ale to jest kombinacja, która wymaga dwóch kart, jest trudna do osiągnięcia. Jedyna karta, którą rozważałem, to ewentualnie jaszczur gromów, bo trochę tych żywiołaków mamy, ale stwierdziłem, że jednak nie. Że jednak nie mam miejsca na niego. Popatrzmy. No tego żywiołaka nie wrzucałem, bo znów epic. No i Alakir to jest znowuż to legenda, ale Alakira można też dostać z pożogowca. Tu jest jeszcze trochę więcej żywiołaków, tu znowuż to karta epicka, więc się nie znalazła. Tu nie mamy tak dużo kart z przeciążeniem, więc to się za bardzo nie sprawdza. No a ten jest z przeciążeniem 2, z jednym punktem zdrowia w plecach, nie do końca dobry. Kapłan ma zadziwiająco dużo żywiołaków, bym powiedział. No i mag, to co widzieliśmy. Dobrze, moi drodzy, mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Trochę tańsza wersja Hearthstone'a, można powiedzieć, jeśli chodzi o koszt kart, które były w składzie mojej talii. Mam nadzieję, że wam się to podobało. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie również komentarz, co sądzicie na temat tej talii i czy chcielibyście zobaczyć talie budżetowe, powiedzmy, w innych klasach, w innych wydaniach, można powiedzieć. To wtedy postaram się coś takiego przygotować, być może przemycę jakąś jedną legendę do takiej talii, żeby było troszkę jednak bardziej sensownie. Wprawdzie legenda podbija mocno koszt takiej talii, ale czasami ta jedna legenda może mieć znaczenie, może mieć znaczenie. Na przykład jeśli jest to Yogg-Saron i mamy odrobinę szczęścia. W tym odcinku to tyle. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału i do usłyszenia następnym razem. Pa, pa!